Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tego Minecrafta na modę z Zygmunt. Dzisiaj postanowiłem, że zajmiemy się troszeczkę Blood Magic, gdyż miałem się nią zająć jakiś czas już temu, ale później wskoczyły nam inne tematy, które chciałem rozwinąć dzisiaj, troszeczkę magii. Mówię oczywiście troszeczkę, tutaj widzicie, powoli zaczynam już przemieniać te nasze plate na troszeczkę te wyższe slate na wyższe poziomowo. No i to samo wykorzystuję z dobrodziejstwa naszego grindera, który naprawdę, powiem wam, że się bardzo fajnie przyjął. Wiem oczywiście, tutaj pokazywałeś w komentarzu, że save, czemu jeszcze nie było udostępnionego save'a. Już będzie, nawet tak naprawdę, ale troszeczkę mam z tym problem, bo przypominam sobie, że w ogóle nie macie aktualnej paczki. I to też mi sprawia malutki ból. Jeśli oczywiście masz ochotę, zostaw, zawsze to motywuje. Dobra, ale przejdźmy do rzeczy. Co jeszcze zrobiłem bardzo fajnego? Rozwinę naszego Sworda. Otóż dodałem mu kilka ciekawych rzeczy. W tym podbiłem go już o 3 poziomy, a teraz został mi kolejny poziom, czyli aktywujemy nasz genialny grinder. Dzięki temu będę mógł wreszcie coś ciekawego potworzyć. Więc teraz tylko mobki lecą. Zabijam dokładnie kilka już sztuk, mi tylko i wyłącznie tutaj pozostało. Fajnie tutaj jest podejść na wysokość tego właśnie klocka, co jest nade mną i bić prosto po paluszka. I to bardzo fajnie, bardzo szybciutko się tutaj nabija. I w ten sposób właśnie nabijam mojego Sworda i później go oczywiście go rozbijam. Daję tylko i wyłącznie Netherrack. Przez to po prostu mam większy damage. Auto repair, to no, powiedzmy, że to może być nawet ciekawe. Bo ja z tego nie korzystam cały czas, więc autoliper nawet może być dobre. Jeszcze jeden poziom mi został, kurczę, ale to chyba nabiję sobie poza odcinkiem, żeby sobie nie irytować tym. No tak, chcę nabić sobie maksymalny poziom, jak tylko się da. I chcę oczywiście wszystko do tego będę mógł rozwinąć w damage. Żeby mój miecz dodawał naprawdę pokaźne obrażenia. Jak pamiętam, to są 22, czyli 11 serduszek. Bez zbroi już człowieka zabijam na hita. I teraz... nie mam? Faktycznie? To powiem się, że bloki jeszcze powinienem gdzieś mieć jakieś. Nie mam blok. Okej, spoko. Jednak ten auto repair może okazać się fajne zbawienie dla mnie. 25 będzie, prawda? Tak, 25. To już jest dobra ilość. Dobra, troszkę tutaj się wybiłem z rytmu. Blood Magic. Po co dokładnie mi on jest? Taka modyfikacja średnia, możecie uznać. Jedna jest bardzo dobra rzecz, znaczy jest kilka fajnych rzeczy, ale jedną chcę właśnie ja tutaj zastosować. Będzie to grinder, ten, który jest nad nami, żeby był on w formie rytuału. Nieważne, mniejsza z tym. Wiecie oczywiście, że ja być bardzo, bardzo, bardzo wery polski. Wow! Powinienem wyłączyć. Okej. Niekiedy jeszcze ten grinder ma problemy, czy ten mój system, komplikata ma problemy, może po prostu wysyłać w pełny pakiet dokładnych rzeczy, co tam ma być wysyłane. Bo wiecie, jak ja aktualnie mam, że wysyłam tylko on albo off, ale tylko tego jednego sygnału konkretnego, to niekiedy są problemy tego typu, że na przykład ktoś tam gdzieś stanie zbyt wolno sygnał, za późno sygnał i okazuje się, że nagle coś tam mi nie chodzi. To jest słabe. Ojojku. Dostanę pół serduszka od tego. Ej, co jest? Odpycha mnie menda jedna głupia. Aha, dobra. Okej. Gdzie co? Podbiję się troszeczkę na górę. Wyleczę i... zjedziemy mu dupsko. Dobra, lecimy na gnoja jednego głupiego. Fak, on się teleportuje i co? Dodaje mu damage'a? Ej, gdzie pan jest? Come on! Ej, o co cholera, come on z tym typkiem! On jest, nie ma go, kurde, bo ja już się naprawdę pogubiłem. Ja już się serio pogubiłem w tym wszystkim, czy on kurde wiesz, tam jest? Czy tam nigdzie nie ma? Czy on mnie bije, on mnie nie bije? Cholera, wiem, leście. O co to come on, tak naprawdę. Dobra, on pewnie jest na dole. Tak mi się wydaje. Bo na górze go nie ma, bo by się teleportował w dół. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on się tepnął. Może tepnął się do środka i go zabiło, a może nie wiem. O nie, gdzieś on jest, bo go widzę na minimapce. Chyba jest tutaj na dole w takim razie. Zobaczmy. Tu mam takie jedyne możliwe zejście w dół. Okej. Mamy go, jest tutaj.
dokładnie mówiąc. Okej. Okay. Fajnie, dostał shota. I zły. Nic. Dobra. Lizał go pies. Widziałem podstawowe surowce i teraz zajmiemy się z powrotem naszą magią. Potrzebujemy rytuały. Dobra. Dajmy tutaj. Wydaje mi się, że chyba 12 mi wystarczy, nie jestem dokładnie pewny tej ilości tak naprawdę. No i to potrzebujemy jeszcze. Jedną sztukę. I jeszcze to. I tyle. Wydaje mi się, że to będzie chyba odpowiednia ilość. Kurczę, ale nie jestem cię pewien. Co chcemy stworzyć? Oczywiście rytuał podstawowy do łączenia, ale potrzebujemy jeszcze różdżkę, która nam to pozwoli. Potrzebujemy uzyskać każdy możliwy tutaj rodzaj. Tier 3 to był max? Tak, tier 3. Nawet jest w porządku. Troszkę się bałem, że inne tiery będą nam jeszcze potrzebne. I potrzebujemy tego obsydian. Jedną sztukę. Mamy 80 tysięcy. No, dokładnie. Bildwecik. Tu potrzebujemy lapis dla żuli. Tu potrzebujemy magma cream. Tu potrzebujemy obsydian. A natomiast w tym półzegastek. Wszystko mamy. Teraz po kolei każdy z surowców wkładamy do naszej altary. Czekamy chwileczkę i wyciągamy już przetworzony ten surowiec na odpowiednią kredę. Bo to tak naprawdę jest kreda, którą później będziemy malowali po rytuar oraz stołynie. Wiem, mój polski też jest bardzo wysoki poziom. Tak, kolejna menda głupia! Ach. Mam tą zbroję, żebyście później nie myśleli. Łojowym mnie jak stare szmaty, nawet z taką zbroją. Dobra, chodźmy na dół jednak. Chowajmy się na chwilę przyszedł nimi. Tutaj jabłuszka wyrzuciłem, pamiętam, że jabłuszka poleciały do układu. Jestem tego naprawdę przekonany, na pewno je wysłałem do układu. O, tylko że teraz weź się tutaj człowieku zlokalizuj. W takiej ilości rzeczy, tym bardziej, że nie potrafię napisać jabłek. Albo po prostu ich tutaj nie ma. Bo jak nie tutaj, to są w tym układzie, a ten układ jest widoczny z mojego poziomu, więc kurde, też trudno mi jest powiedzieć, czemu ja go tam nie widzę tak naprawdę. Na pewno jabłka gdzieś tutaj są. Nie wiem samo siebie. Mały problem. Wszystkie mopki mi się wydostały z mojej kryjóweczki. Jest malutki problem, wam powiem. Bo to, bierzemy jakąś z Tworda, jakąkolwiek zbroję trzeba sobie zrobić. Czyli standardową zbroję sobie zrobimy w takim razie z tego wynika. I miejmy nadzieję, że jakoś tam, kurde, to przeżyjemy. Jest po prostu hardcore. Już wyłączyłem teleportowanie się mobów, więc to już będę miał z głowy. Więc tu będzie już ok. No właśnie, jakbyśmy mieli może jabłko? Kurczę, jabłek właśnie nie mam. Gdybyśmy sobie koksa zrobili, najprościej mówiąc, byśmy tam po prostu wylecieli. Wszystkich zjechali na szota. Okej. Okay. Tutaj ktoś jeszcze? Nie, już nikt. Dobra, to dziękuję, w takim razie poprosiłbym o swoje rzeczy. Okej, okay, oczywiście bierzemy sobie moje ringi pierwsze, co założymy. Chodź mój te ringu. Zmienimy sobie moją zbroję. Butelki chyba nie założę na siebie, prawda? Nie. Jakby tutaj pytał, nie założę butelki na siebie. Nie ma najmniejszej szansy na to, dobra. Okej. Okay. To rozwalmy. Mopki. Zdychajta. Tak, to jest dowód na to, że nie warto walczyć z mobami, jak ma się pół serduszka, gdyż oni mogą nam po prostu najprościej móc oddać. No to nie mamy wpływu, za bardzo. Może tak miniliście, safe kurde, ale czemu to w ogóle robić, co tam w ogóle robiłeś? Potrzebuję 24 te kamienie, żeby ten rytuał stworzyć. Dlatego też musiałem troszkę jeszcze tutaj nazbierać. Okej, okay, teraz gdzie go utworzymy? On dosyć pokaźnie jest wbrew pozorom. On tak od siebie potrzebuje
Raz, dwa, czy w tym miejscu byłby kolejny i tu byłby podniesiony. Chyba tak. Mi się wydaje, że tutaj bym go jakoś tam zmieścił. Albo tu może wyrównamy teren i tu go zmieścimy. Nie, tutaj z boku będzie. Tylko potrzebujemy oczywiście troszeczkę jeszcze dyrtu, żeby tutaj to wszystko ładnie tutaj zrobić, żeby to miało rączki, nóżki. Dyrt tam w tym miejscu, wszystko jest ładnie tutaj rozplanowane, że mniej więcej. No oczywiście jeszcze stwórzmy nasz uruchomieniowy rytuał i do tego potrzebujemy od nowa kredę. Przejdźmy do budowy. Powiedzmy w tym miejscu zrobimy sobie środek i strzelałem po prostu co dwa. Tu czy jeszcze jedno się odsuniemy? W sumie się nawet jeszcze o dwa, czyli pójdźmy aż do tego miejsca. Chodzi o to, żeby jakoś tam w miarę to estetycznie to jeszcze się prezentowało, jakbyśmy później nie musieli go poprawiać za każdym razem, bo to byłoby słabe. No i wtedy po prostu dobudujemy. Teraz na przecięciach machamy jeszcze po jeden. Czyli takie kółeczko tworzymy sobie tutaj w ten sposób. Tak to możecie sobie najprościej wytłumaczyć. Oczywiście na późniejszych etapach będziecie to automatycznie tworzyli, ale ten pierwszy oczywiście musicie w ten sposób się pobawić. Teraz tak o, na środku będzie master, a po bokach te wszystkie rytowe stone, te zwykłe takie podstawowe, będziecie musieli ułożyć. I teraz wieżyczki na dwa wysokie. Tutaj niestety z tym. Tu. To ma być analogicznie, prawda? Tak mi się wydaje. I po prostu machamy to w ten sposób. Teraz tak, ustawmy go. Nas interesuje tutaj Ritual of Binding. O ten właśnie. A fajnie, nawet się sam rysuje. Okej, okay, bałem się troszkę, że będzie tutaj, ale jest chyba w porządku. A jeszcze aktywator by nam się chyba przydał. Tu on jeszcze jest przy tej wersji, chyba też jeszcze, a przy tym rodzaju jeszcze on będzie. Potrzebujemy stworzyć sobie magma crystal i później go zamienić na aktywator. Okej. Okay. No i dobra, aktywator jest już gotowy. Sprawdźmy, czy to w ogóle działa. Okej. Okay. Tylko po pierwsze tak, potrzebujemy mieć w sobie krew jakąś. Zobaczmy sobie, ile mamy. Ale nie w ten sposób. Safe, nie tak, tutaj. Mamy 23 tysiące, okej, spoko. Wrzucamy mieczyk, mieczyk diamentowy. I teraz aktywujemy. Dobra, nie wiem o co chodziło. Teraz też rzuciłem po prostu mieczyk. I machnąłem tak samo aktywatorem. Kurczę, nie wiem co się zmieniło. Wszystko tylko mi zjadło, spoko. Zabieramy nasz mieczyk. Dostaliśmy takie coś jak Bone Blade. Co to takiego jest? To jest specjalny mieczyk, dzięki któremu będziemy w stanie pozyskiwać takie oto fragmenty. Gdzieś ja to tutaj mam. So, Weak Blood Shardy. To jest jedyny sposób na ich pozyskanie. Oczywiście później możecie pozyskać jeszcze w inny sposób, ale na ten moment to jest jedyna nasza technika na pozyskanie to. Oczywiście aktywowanie tego mieczyka zżera nam troszeczkę tej naszej krwi, którą mamy w sobie, naszej energii. No ale to się nie przejmujemy, to jest oczywiście jak najbardziej w porządku. Fajnie, jak to tylko i wyłącznie mamy to w EQ, czyli nałożone na palec po lewej stronie, jak widzicie. Macie taki pas, który pokazuje nam, ile mamy aktualnie tej krwi w sobie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Kurczę, nie wiem, co te kredy są mi potrzebne w takim razie, skoro mam ten rytuał, który sam rysował. Chyba nie są one w ogóle już potrzebne, mi się wydaje. Po prostu odeślę je do systemu, może kiedyś tam jeszcze będę je wykorzystywał. Co teraz potrzebuję zrobić? Aktywować nasz spawner, gdyż potrzebuję te fragmenty zdobyć. Ale proszę, będziemy to zdobywać się w ten sposób, zabijając mobki, które te będą się pokazywały. I teraz, zabijając je, mamy losową szansę na pozyskanie tych naszych fragmentów. Jak tutaj widzicie, już macie pierwszy taki fragment. Po co mi one są? Dzięki tym fragmentom możemy zbudować kilka ciekawych rzeczy, a mnie głównie chodzi o jedną rzecz. To jest chyba ta Large Blood Brick. Te bricki są nam potrzebne, żeby zamontować je na górze. Na samą z nich tworzymy kolejny orb tieru czwartego. To właśnie z tego się go tworzy później, więc jak najbardziej potrzebujemy ich pozyskać nawet dosyć sporo. Oczywiście na początek zdarza mi się jedna sztuka, tak naprawdę, ale później systematycznie z biegiem czasu, z biegiem gry będziecie potrzebowali tego jak najwięcej.
Mam nadzieję, że tutaj mocno nie będę się tutaj wykrwawiał przez to wszystko. Żeby tam sobie tutaj radę. Potrzebujemy oczywiście Rare Tier 4, bo bez tego nie ruszymy dalej. A chciałbym ten spawner faktycznie, ten grinder faktycznie zrobić, bo to byłoby bardzo dobre dla nas. I o wiele, było, o wiele większe ułatwienie byłoby to jak najbardziej, prawda? Lepiej chyba, że to będzie zabijał samemu, niż my będziemy się z tym bawili. Oczywiście. Dwie sztuki cały czas. A, tutaj jeszcze mamy jedną. Okej, czy mamy trzy sztuki. To jest słabo, 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 słabo. Muszę przyznać, to idzie. Oczywiście tego respię dwa rodzaje mobów, prawda? Więc nie jest ich aż tak dużo, jakbym mógł ich zrespić. No ale i tak... No dobra, wiecie co? Sobie je porespię, w tym czasie znowu, tak jak teraz, ekspiję mojego Sworda. Tak samo poekspię sobie te szardy. Dobra, więc zróbmy to, co teraz powinniśmy. Oczywiście mowa o wykonaniu altary tieru czwartego. No i analogicznie potrzebujemy z tego wykonania to samo jeszcze orba. I widzicie, mam w ten sposób bardzo szybko zdobyłem te bliki. Jeden tamten nasz szard plus zwykły stone i mamy tylko aż 32. I teraz wokoło to tutaj zabudowujemy się tutaj na górze. 4 szkła i jeden ten u góry. Chyba mam nadzieję, że się nie rąbnę tam z niczym. Tier trzeci. Jeden mniej? A nie, mowa oczywiście o tym na dole. To jeszcze nie jest zabudowane. Kurczę, fajne byłoby teraz pójść te najlepsze. Mogę oczywiście te zwykłe rytuały stworzyć. Bo na nie mam surowce, prawda? To głównie o to się rozchodzi w tym wszystkim. Effective. Mogę kilka efektywnych zrobić. Speedy mogę zrobić. O, speedy byłyby dość fajne. No co tanie. Kilka speedów może sobie pewnie kiedy czekam zbyt długo, żeby to się wykonało. Więc wykonajmy, nie wiem, z 8 speedów. To ile tego będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 speedów i 21 normalnie. Okej. Mam tego, widzicie, mam tego dosyć sporo, więc nie mam żadnego problemu. Wykonywałem to zawczasu, bo wiedziałem, że oczywiście teraz, jak będziecie się zajmować Blood Magic, to będzie najbardziej przydatne, gdyż no tego sporo idzie. Już po wszystkich seriach, które nagrywałem dla was, wiecie bardzo dobrze, że tego naprawdę idzie od cholerki jeszcze więcej, żeby cechowy tutaj wykonać tak naprawdę. Więc 7 sztuk i tego 21. I chyba już ostatnią stronę kładziemy, 7 sztuk. I kolejna chwila prawdy. Tier 4. Jest wszystko w porządku. Mamy naszą altarę. Wyciągamy to oczywiście z tego. Wyciągamy wszystkie śmieciory. Aktywujemy oczywiście znowu nasz grinder. Żeby tutaj... Znaczy spawner. W tym razie bardziej nas jako spawner to interesuje. I... Ciekawe, jak to działa ten zaznaczanie, czy nie? Bo już przecież zbierałem się. I teraz oczywiście potrzebujemy zamienić sobie tego oto Wika naszego nowego orba tieru czwartego. To jest oczywiście podstawa, od tego zaczynamy, później lecimy dalej. No więc troszkę się obawiałem, że mi się nagranie cały rozkracze, bo mi się wyłączyło nagrywanie, później kilka zabaw było, troszkę krwi się przelało, więc tak o, mamy 4 razy Demonic Slate'y, mamy 8 razy Imbued Slate'y, czyli tieru trzeciego, tieru czwartego, tieru drugiego i tieru pierwszego. Jeszcze raz, troszkę sporo. Teraz tak o, wrzucamy tutaj nasz węgiel. Z węgla uzyskamy teraz kredę czarną. Czarną kredę. Myślałem, że przedtem mieliśmy czarną kredę, to była kreda, nie wiem jaka, szczerze mówiąc. Ale teraz dzięki temu możemy nasz ten kluczyk do rytuałów zwiększyć na kolejny poziom i teraz on będzie sam kładł nam runy. I to będzie oczywiście bardzo fajne, bardzo przyjemne, gdyż pozbędziemy, przepraszam was bardzo, tego całego grzmota, co mamy nad sobą. Dokładnie go przebudujemy później. Na razie się musimy go w całości pozbyć. Czyli jak już wiecie, kurczę, troszeczkę czasu go tutaj budowaliśmy, tutaj oczywiście tej Kenari bardzo mocno przy nim pomagał jeszcze w ten czas. No ale teraz czas już się go wreszcie pozbyć. Teraz będziemy mogli przejść na całkowicie inny etap naszej tutaj rozgrywki, czyli zamiast tego wszystkiego, co mamy tutaj na samej górze, zastąpimy to rytuałem, który będzie otóż to zabijał nasze mobi, które tutaj się będą w tym miejscu znajdowały. Wykorzystamy do tego znowu ten sam układ do respienia mobów, jednakże sam układ zabijania będzie troszkę inny. Tutaj będzie trzeba rozpowiedzieć, że będę musiał jakby stworzyć jeszcze osobny układ do zabijania go ich ręcznie.
Myślę, że coś na zasadzie znowu tych tu przesuwanych. Po prostu gdzieś będzie taki mały lufcik, gdzie ja będę mógł podejść i ich tam poklepać kilka razy. Tak to chyba będę musiał chyba zrobić, bo jednak sposób zabijania tego jest tak ręcznego, będzie mi dosyć mocno potrzebny. Więc dobra, rozwalmy to, nie gadajmy o bzdurach i zaraz będziemy robić dalej. Potrzebujemy 36 tym razem tych kamyków do rytuału. Rytuału, kurde! Pozdrawiam Neko w tym miejscu, tak? Ona zawsze mówi, że mój polski jest o kant dupy rozbić, wszystko jest o kant dupy rozbić, ale ona mi to wybacza, bo nie jestem polonistą i nigdy nie będę, jestem ścisłowcem w 200%. Dobra, nie wiem szczerze mówiąc, dlaczego wyłączyłem nagrywanie, włączyłem teraz, będę miał więcej plików do obróbki, ale to jest inna sprawa. Tak, możecie pozdrowić YouTube już. Tak, wybiły się dwie osoby, ja wbiły się dwie osoby, super. Który na tej mapce jednak siedzi? Nie no, żartuję sobie oczywiście. Oczywiście pozdrawiam was bardzo serdecznie w tym miejscu, że udało wam się tutaj na demokę wbić, udało wam się złapać w ogóle mnie jak nagrywam, co oczywiście ostatnio jest dosyć rzadkie, to, że sami widzicie, no już nie siedzę aż tak często przy nagrywaniach, będzie Minecrafta, to jest wiele powodów tego, prawda, nie chcę bardzo tutaj się rozwodzić nad tym, będziemy brakowało, że potrzebuję jeszcze kilka sztuk przerobić, powiedzmy 4, może 8 przerobimy, w takim razie jeszcze więcej, ale kurczę, teraz rozwaliłem sobie układ swój. Jest to słabe, tak naprawdę. Bo ile będę w stanie tylko stworzyć z tego, co tutaj mamy? 2000 potrzebujemy, żeby podbić to na poziom wyżej. Ja potrzebuję tego. O nie, będzie w porządku. Ale to mogę tylko 3 sztuki wrzucę. Czyli 6000 zjem z tego, co tutaj mam. Więc będzie to tak, no powiedzmy, że na styk. Bo pamiętajcie, że to jeszcze mam te upgrade'y speedowe. Gdzieś tutaj one są, tu na przodzie. Tutaj są. Ale przynajmniej troszkę więcej by to zżerały tej krwi. Mam nadzieję, że damy radę to obrobić jeszcze. No i dobra, mamy kolejny stone. Oczywiście je wkładamy jeszcze raz. Mamy Ritual Master. I to jest wszystko, co będziemy potrzebować. Teraz chodźmy na samą górę i zajmiemy się naszą tutaj zabawą. Więc teraz kładziemy dokładnie nad tym miejscem. Wybieramy, jak wysoko to może być maksymalnie zbudowane. Czy wystarczy jeden, czy dwa, trzy. Chyba do góry mogę dać maksymalnie. Mi się wydaje, bo to chyba dwa się obniża. Jeden czy zaraz się obniża? To się obniża o jeden, czyli byłoby w tym miejscu. A nie wiem, jak wysoko on będzie obsługiwał, czy tutaj byłoby w porządku, ale chyba powinien tutaj zgotować stąd to obrobić. Mam taką nadzieję tak naprawdę. Jeśli nie, to oczywiście będę go przebudowywał. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Teraz tak, jaki mi testuje rytuał? Will of Sacrifice, coś tam. Coś tak. O jest, był Suffering. Well of Suffering. To nas właśnie interesuje i to potrzebujemy teraz jeszcze raz zlokalizować. Kurde, znowu to pewnie ominę. Pyk, jeszcze jestem blisko, blisko, bliżej, jest. Okay. No i klikamy. Okej, okay. Zjechaliśmy wszystkie? Wszystkie, czyli ile tylko użyłem? Miałem jakieś przy sobie? Ha. Nie, to jest chyba całość, jak mi się wydaje. Spróbujmy go uruchomić. Jest uruchomiony, dobra. Więc teoretycznie jest w porządku. Jeszcze jest jeden test, który chcę wykonać. Otóż w którym miejscu się zrespię, jak tutaj wlecę, prawda? To jest oczywiście nasz ten teleport. Kawałek wyżej, więc jest chyba nawet i idealnie tak, jakbym chciał. Teraz tak o. Skoro to mam tutaj postawione, to oczywiście będzie nad tym. Będzie ta cała nasza osłonka. Nad tym czy idealnie z tym? O, to jest pytanie, szczerze mówiąc. Tutaj zbudujemy sobie taką osłonkę dokładnie po tej linii. I teraz muszę się zastanowić, jak dokładnie to chcę zbudować, żeby to miało ręce i nóżki. Może tutaj jeszcze dam strefę chodzącą. Dalej to zbuduję. Czy tu byłoby jeszcze strefa chodząca? Dopiero gdzieś w tym miejscu bym robił te obwódki. Tutaj coś innego bym pociągnął z tej strony. Coś w ten desen chyba bym zbudował. Co sądzicie na ten temat? Czekaj, patrzcie, tutaj powinien świadczyć w tym miejscu. Tutaj, do was. Ach, nie przyzwyczaję się do tej kamerki. Naprawdę, coś na tapieście, tylko co sądzicie o tej kamerce? Naprawdę, kurde, wiem, pytam ciągle o tą kamerkę. Ale naprawdę zaraz więcej mam wątpliwości, czy w ogóle jest ona w ogóle jakaś bardziej sensowna. To że widzicie, ja nagrywam dosyć późno, więc wyglądam jak z dupy. Czyli normalnie. Tak, czyli normalnie, szczerze mówiąc.
Jest bardzo ciekawa się waszej opinii na tenże temat. Też wiem, że tych opinii ostatnio coraz więcej raz chcę nam wyciągać, ale naprawdę wieście mi, chcę po prostu znać zdanie osób, które po prostu nie oglądają, prawda? Bo szczerze mówiąc, wy, jakby nie ukrywając, chcecie chyba dobrze dla kanału. Prawda? Chcecie dobrze, prawda? I zostawiłeś łapkę pewnie. No. Jak zostawiłeś, to wielkie dzięki. Nasza piękna obudowa jest już zakończona, jak sami widzicie, więc jest... okej. Okay. Więc jest fajnie. Czyli oświetlimy jeszcze ją troszeczkę. Użyjemy tych lamp, które miałem poprzednio zamontowane. Sam tutaj też ten kawałek zakryjemy na razie oczywiście. Teraz tego przydałby się pierwszy test. No niekoniecznie, już oczywiście to przetestowałem. Więc przejdźmy teraz kolejne sprawy. Otóż będzie to ściąganie z prostu. Jak wiecie, będziemy mieć sporo takich śmieciorów. Więc montujemy sobie na dole vacuum hoppera. I teraz na górze zamontujemy od razu Ender Chesta. Czemu w ten sposób? Żeby oczywiście wszystkie temki automatycznie już szły do naszego systemu i będziemy się za bardzo bawili w to. To nie ta strona, przepraszam ciebie, panie. Obróć się, to jest ta strona. Ty też się usuń. Jest dobrze. Zakrywamy całość. Ustawiamy odpowiedni kolor. Czyli to będzie 3 razy niebieski. To jest kolejna nasza skrzynka powrotu. I... trzeba się kurde też zakryć. A zostawmy na nie w ten sposób. Zobaczymy. Tutaj jest oświetlenie, więc spoko, damy sobie jakąś radę. I teraz pierwszy nasz teścik. Uruchomimy wszystko, co mamy. Creepery, szkielety, spidery, zombie, villagery. Fajnie. Wiecie, co to oznacza? Że dokładnie w miejscu naszego spawnu jest ten vacuum hopper. I dlatego to tak się zrobiło. Ale paradoksalnie my ciągle bijemy. Tak, poważnie, my ciągle jeszcze bijemy. Czyli ciągle jeszcze nasz grinder działa. Bo on też tak działa chyba, nie wiem na ile do góry, ale jak najbardziej te mobki są jeszcze do zabicia. Co trzeba zrobić? No, stworzyć nową księgę. Najprościej będzie nam to chyba zrobić. Więc stworzymy sobie nową książkę z interlinkiem, która będzie nam pozwalała na zabijanie tych mobków. Ach, no dobra, będę musiał się troszkę powiedzieć jeszcze z powrotem z Miscraftem. Troszkę zabawy z tym oczywiście jest, bo to nie jest jakiś większy problem, rzecz jasna, no ale trzeba to sklepnąć jeszcze raz od Zira. I dusta potrzebujemy jeszcze, tylko już tutaj kilka dustów tutaj wchodziło w grę. Powiem, który mi się poprzednio udałem, że ironówka daje radę, ale ironowego staliśmy coś innego przedtem. Lidówka, nie pamiętam, czy lidówka to dawała, ale zaraz zobaczymy oczywiście, rzecz jasna. Więc wchodzimy tutaj. Mamy rzeczywiście ten barwnik. Włóżmy na razie tego. Papier. Nie pamiętam, czy to było losowe, chyba jak się wyciągnie dopiero. Disarm. O, rozbrojenie. Kurde, to jest niebezpieczne troszeczkę. Jest interlink, czyli to, co chcemy uzyskać, ale... Nie no, co się będziemy rozbrojeni, jak tam wejdziemy, czy jak my tam wejdziemy, będziemy nadzy w środku. A nasze itemy będą latały. Kurde, to jest... strasznie niebezpieczne. Oczywiście my możemy sobie przez to wszystko napsuć, a tego byśmy nie chcieli oczywiście wbić się tam przypadkiem i stracić nasze całe EQ. Chyba nie wiem, muszę tutaj jeszcze troszeczkę się pobawić i zdobyć taką oto wersję, która mnie by zadowoliła. Weźmy znowu ten lead. Może jak dam jego mniej, to będzie oczywiście lepiej. Okej, okay, za pierwszym razem dałem 16, jak widzicie. I wyszedł nam interlink zwykły. Oczywiście łączymy go teraz z naszą skórą. Lecimy do naszego naszego grindera, który mam oczywiście na samej guzie, jakby to się oczywiście nie zapomniał. I staniemy dokładnie na środeczku, czyli tutaj. O, pod tym hopperem naszym. I zaznaczymy sobie nasz portal. Dobra, teraz jest wszystko chyba jak będzie w porządku. Wyjdźmy tylko stąd, chodźmy, podmienimy książki i sprawdźmy jeszcze raz, czy to będzie teraz już działało. Uruchomimy od razu wszystko, walić to. Najpierw, że będziemy znowu ich zbierali. Na razie jest w porządku. Nigdy nam się nie zrespił w dziwnym miejscu. Lecą dokładnie tam, gdzie powinni. Czyli chyba jest ok. Oczywiście odsuwamy te hałasy. Odsuwamy się dalej.
Chodzi mi, czy ten wakum zapytał tą kość. Chyba nie. Wiesz, kurczę. Ściągnijmy to przecież przyciąganie nasze. Wszystko słabo to wygląda. A gdybym ich zmusił do pójścia w jedno miejsce? Jest oczywiście z Ender IO taki bloczek specjalny, który zmusza mopy, żeby szły w jego kierunku. To jest oczywiście... Chyba to... Mi się wydaje, to chyba to było. Draft Mops Towering. No, po prostu udaje, że to jest po prostu... No, to jest to. Po prostu zmusza moby, żeby szły w jego kierunku. To nie jest takie drogie, to villagera potrzebuje. To może ty byśmy się zajęli w kolejnym odcinku. Był tutaj postawię na środku, żeby wszystkie te mobki ku środku szły. Dzięki temu oczywiście będzie troszeczkę łatwiej nam to wszystko zbierać później. Damy tego naszego orba tutaj na środek, gdyż ten orb dosyć sporo może poznać wchłonąć. Jak widzicie, ja go nawet nie napełniłem w części. Mam 100 tysięcy. To jest ciągle bardzo mało, więc tutaj troszkę będzie z zabawy. Tak samo chcę z tego wyciągać tą krew do innego, do innej altary, a w tym innym altarze dać mojego orba, żeby się ładował. Coś ten chcę jeszcze zrobić, bo oczywiście wiecie, systematycznie się ładować i to będzie chyba najlepszy sposób na to. Więc tego się spodziewajcie na pewno w kolejnych odcinkach. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Każdej osobie z pojedyncza również dziękuję za każdą łapeczkę, gdyż to naprawdę jest motywujące. Ostatnio dosyć sporo o tym mówiłem na Facebooku. Po prostu motywacja jest bardzo, bardzo potrzebna do tworzenia czegokolwiek, więc dzięki każdej osobie, która mnie tutaj wspiera w tym oto dziele. Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć po prostu. Przepraszam was bardzo, ale jest troszkę późno. Zresztą 23 jest aktualnie, mogę wam to powiedzieć, bo osoby, które są na czacie, mogą wam to rzeczywiście potwierdzić. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, polećcie znajomym łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A napiszcie przy okazji, co sądzicie na temat vlogów samochodowych, czyli z poziomu samochodu, jakby takie krótkie vlogi 5-10 minutowe wam nagrywał. Hej wszystkim.